Was witam serdecznie z mojego samochodu. Kierunek? Hanower! A myślałem, że Hamburg. W ogóle wczoraj myślałem, że jadę do Hamburga, ale po mailach sprawdzam i jednak Hanower. Więc lecimy na targi Agro. Agrotargi, jako że mam tu kilku śmiałków i widzów, którzy gdzieś tam na wsi się wychowali i żyją i coś może ich ciekawić, więc pokażę Wam jakieś ciekawostki właśnie z tych agrotargów. I akurat nagrałem o tym stories właśnie na moim Instagramie i odezwał się do mnie Krzysiek z Agrokuzyn. I on mówi, jedziesz do Hanoweru na Agritechnikę, to są największe w Europie targi agro. A ja mówię, okej, spoko, nawet nie wiedziałem. On mówi, co, farmę zakładasz czy coś? Ja mówię, jeszcze nie wiem, może, że tak, może farmę sobie założę, bo był już taki pomysł i gdzieś on cały czas w mojej głowie tkwi, więc czemu nie? Więc może zobaczę jakieś nowe technikalia, techniki i nowe wozy asenizacyjne i w ogóle ciekawostki na rynku agro. No i wreszcie wspólnie otworzymy jakąś farmę. Jezu, bardzo bym chciał. Dajcie mi znać, czy chcielibyście przyjeżdżać na moją farmę. Do odprawy lotniczej. Jesteśmy, weszliśmy. Ledwo weszliśmy, mamy już gifty, kapelusze farmerskie. Już mi się tu zaczęło podobać. Zobaczcie te maszyny, nie wiem co do czego służy, ale jest przepięknie, jest kolorowo, jest tak świeżo i nowo. Bo nie ma takiego słowa, że jest nowo. Patrzcie, do uprawy czosnku, czajecie to całe stoisko, żeby uprawiać czosnek. Ale jaja. Ja pierniczę, co tu jest? Tam jest 22, znalazłem. Ale tu są fajne maszyny, nie idźmy stąd. Wow, ale super. Patrzcie, co to jest. Ej, mój kanał nie jest kanałem rolniczym, ale ja się jaram. Ej, kto mi odpowie, co to jest, ta maszyna tamta? Co to zbiera, no? To od razu, nie, tam ma noża jakiegoś. No ale to tak samo ma takie wysokie. Furmich, a to jest do paszy jakiejś. A, dobra. Tak, czujemy się jak na targach w Poznaniu, ale wiemy, że te targi mają 3 razy więcej metrów kwadratowych. Polagra w Poznaniu ma 110 tysięcy metrów kwadratowych, a targi, na których dzisiaj jesteśmy, są największymi targami na świecie i mają 320 tysięcy metrów kwadratowych. Tu jest mega zielono, traktorki. Jest sprzęt, myślę, że dla każdego rolnika to jest raj. Raj na ziemi. Ja to tak jak mówię, się na tych sprzętach nie znam, ale jak na nie patrzę, robi wrażenie. Zobaczcie to, ja pierniczę, jakie to są wielkie bydlęta. Jakby jedne koła w traktorze były dla Was za mało, to jest traktor z dwoma. Albo traktor z wielkim baniakiem, z przodu. Idziemy dalej, na kolejną halę. Tutaj traktory, maszyny rolnicze. Idziemy zobaczyć, co będzie w kolejnych halach. Jest tutaj aż 16 tych hal. Doczytaliśmy 16 hal, 320 metrów kwadratowych powierzchni targowej i ponad 2300 wystawców. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak w nowoczesności będzie się zrywało truskawki, to jest tu taka maszyna. Albo jak wyglądają największe koła? Duże? Duże jest. Z zielonych i czerwonych sprzętów przenieśliśmy się na sprzęty pomarańczowe, pługi, zamiatarki, czyszczarki. Tu już robią mniejsze wrażenie, ale sprzętów jest też od groma. Samych pługów możecie zobaczyć, że jest chyba z 16. Ale to jest świetne, że na takie targi sobie wjeżdżasz i możesz takich nowinek technologicznych poznać, kurczę, na cały przyszły rok. Takie rzeczy, co widzimy na YouTubie albo widzimy, kurczę, nie wiem, gdzieś w internecie, w telewizji, to tu wszystko możemy zobaczyć na żywo. Traktor z łańcuchami, no to jest świetne. Ja jestem ciekawy, kiedy te wszystkie sprzęty rolnicze będą nakazywać robić elektryczne. Będziecie ładować to przy polu albo mieć takie trakcje w ogóle na polu, żeby to wszystko podłączyć i zaorać. Są food trucki, więc wiemy, że z jedzenia nie umrzemy. Choć ceny, delikatnie można powiedzieć, że powalają z nóg. Najtańszy hot dog 8 euro. Można? Jeszcze jak. Ale currywurst 7,50. Zjemy coś takiego niemieckiego, co? Jakie currywurstka? Ja? Ja hopy. A to co to jest? Patrz, jakie śmieszne. Co to może robić? Silos. Nie, self-line silos.
Czyli on coś zbiera? Aha, nie, dobra, patrz, tu jest tor. Czyli jak masz nasypane na przykład ten, to on wciąga to zboże? Wypluwa kostki. Nie no, chyba i zbiera z tyłu i możesz jechać sobie gdzieś i to wysypać. Teraz razem z wami szukamy takich największych maszyn na tych targach. Jeszcze nie wiem, na której hali to będzie, bo jest ich aż 16 albo 18. Ale szukamy tych takich największych. Kolejne kolorowe maszyny. Dopiero technologia, to są bezzałogowe sprzęty. Programujemy i to jeździ. A to jest technologia, sztuczna inteligencja. Programujemy kamerki, czujniki i napiernicza po polach. Przepiękne to jest, to mi się zaczyna podobać. Ciekawe, z ciekawości, ile taki sprzęt kosztuje, ile milionów euro. Nie ma ceny. Ile może milionów euro to kosztować, wiesz? Możesz się powiedz, strzel jakąś kwotę. Myślę, że jest dwa. Dwa miliony euro? Dwa miliony euro. Ja w ogóle się nie orientuję, ale patrząc na tą technologię, gdzie normalny traktor może kosztować z bańkę. Nie, bańkę tak przesadziłem chyba przy normalnym traktorze. No to... No, po 500 euro. No, no. Dobra, strzelamy 2 miliony euro. Napiszcie w komentarzach, jeśli się znacie, ile taki inteligentny sprzęt rolniczy może kosztować. Ale to jest spoko, to jest jak robot Roomba, tylko że troszkę większej rozmiarze. Dlatego ta technologia nie może być super jakaś droga. Czemu? Jezu, jakie to jest wszystko piękne. Ja się zakochuję w tej branży, naprawdę. Ja z rolnictwem może niewiele mam wspólnego, choć mam rodzinę na wsi i często tam bywałem, ale to jest naprawdę przepiękne. Ja chcę zostać farmerem. Dajcie mi taką możliwość. Jak oglądacie ten odcinek i ten kanał, to dajcie mi możliwość zostania farmerem. Ja chcę to robić. Ja będę wam przywoził takie sprzęty na farmę, ale ja muszę je używać ich. Tu jest tak 90% sprzętów, jak patrzę na nie, że nie wiem do czego służą, nie? Masz tak? Tak. Ale myślę, że... Z 96. Ale jakbyś chciał mieć naprawdę taką super farmę, to byś musiał mieć tych sprzętów, wiesz, no głupi sprzęt do foliowania czegoś tam, nie? Do jakiejś bel, do paletowania kurde folią tego. Ile musisz mieć tych palet czy czegokolwiek na polu? 13 sprzętów mi starczyło pewnie. 13 sprzętów, do samych ziemniaków chyba. I do każdego sprzętu to jeszcze jest takich 20 urządzeń. No właśnie. Można 30? Pozdarzyć, nie, 30 milionów euro i szukamy pola dopiero, nie? Co to jest? Co to jest? Ropa. Ja pierniczę, jeden wielkie. Jakie to jest wielkie, jakie to jest wielkie. Gdzie to trzymać w ogóle? A, to zbiera buraczek, proszę bardzo. Ja pierniczę, ja pierniczę. Ej, ale po co to takie wielkie robią? Ej, serio, to wygląda jak dom normalnie. To chyba są jedne z większych sprzętów, jakie to widziałem. Tutaj po mojej lewej stronie mamy całe linie produkcyjne. Ziemniaczek pakowany. Tutaj jakieś roboty. Tutaj linia do pakowania ziemniaka. Prosto do Biedronki, proszę bardzo. Tu jakby ktoś chciał na szkolenie, jak się jeździ takim wielkim kombajnem, można zagrać Farming Simulator. Żeby obejść ten sprzęt, to trzeba poświęcić ze 3 minuty. Ja pierniczę. Szeroki kąt mam w GoPro, ale żeby to objąć, to nie jest łatwo. Tutaj ładna czerwień pada na wszystko. Przepiękne wielkie maszyny, blask świateł. She thinks I'm a little lazy, I think she's a little crazy. We like summer and we like spring, watching wrestling in the rain. She ain't shy, she speaks her mind,
tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own. Ja to jeszcze pamiętam, jak ziemniaczki się dziabało taką małą dziabaczką i na obiad się wyciągało z pola. A te maszyny są wielkości dwóch moich domów. Zobaczcie na tą żółtą. Oprócz tych wielkich sprzętów są też takie dużo mniejsze, ale bardziej automatyczne, bardziej inteligentne. Zobaczcie. Tutaj są stanowiska takie bardziej wypasione o nowoczesną technologię. Tutaj pokazują mi, jak można zasiać inteligentnie, jak można inteligentnie to zebrać. Sprzęty są dużo mniejsze, ale jak widać, tych technologii jest więcej napchane. Idziemy do ciekawego stoiska. Co to jest? Automat do jabłek. Zobaczmy, jakieś takie... Tu jest wszystko, naprawdę, tu jest dosłownie wszystko, co z rolnictwem jest związane. Zobaczcie. Touching minds, smoking grass and feeling fine. We're as crazy as a cuckoo clock. We're the weird ones on the block. Stuff's cashed down in a brawl. I even like my mother-in-law. She's my backwoods beauty queen. Baby, we got our own thing. Schodku mi brakło, schodku mi brakło. Niesamowite, to jest, no, taką małą przyczepkę kupiłem. Life don't seem so hard with you beneath the stars. 'Cause we're growing four-leaf clovers in the yard. Yeah, we're growing four-leaf clovers in the yard. Wszystkie te sprzęty są normalnie do gówna, nie? To jest niesamowite. A tam jakiś nowoczesny. Co to jest?
Wybiła pora obiadowa, na halach troszkę więcej przestrzeni, więcej luzu, ale znowu przy food truckach korek, więc można sobie teraz tutaj śmiało pochodzić z kamerą, pokręcić. Zobaczymy, jakie jeszcze ciekawostki tutaj widnieją. Najbardziej mnie ciekawią te nowoczesne technologie, bo wielkie maszyny już widzieliśmy, ale ciekawią mnie na przykład drony, którymi można na przykład czy nawozić, czy oprysk pola przeprowadzić, więc jeszcze tych dronów nie widziałem, ale myślę, że jak zaraz się tu przejdę, coś takiego nowoczesnego zobaczymy. Na razie chyba jestem na takiej hali, gdzie takiego sprzętu nie znajdę. She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling in the ring. She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall, and that don't bother us at all. I run naked through the yard. She flash every police car. Drinking wine and getting tired. Shooting out the damn street lights. Szukałem dronów, są drony, ale takie malusie. Ja myślałem, że no większe. Nie, to małe drony. Mały. Ten jest mały. A tu można coś wygrać. Przechodzimy do kolejnej hali i tutaj prawie że kosmiczny wóz. Zobaczcie sami. To jest do jakichś oprysków mi się wydaje. Na 150%. Kolejne pytanie do was. Co to jest za sprzęt? Jest równie przeogromny jak te wcześniejsze. Wydaje mi się, że to jest jakaś opryskiwarka do oprysków. Wow, ale wielkie maszyny. Wejdź tam, nie? Ja pierniczę. Tu jest fajny sprzęt, pod którym nie trzeba robić kanału, żeby zrobić przegląd. Patrz, można sobie wejść na górę. Jest wysoko, Paweł, nie skacz. Jest wysoko. Brakuje mi tutaj na tych targach rozwiązań zwierzęcych. No. Nie ma żadnych zagród, żadnych powiedzmy, nie wiem, rozpłodniaczy. Maszyn do czyszczenia zwierząt nie ma, no? Mocno takie rolnicze, może to się inaczej nazywa wtedy, jak są targi takie, jak to się wtedy nazywa? No, bo brakuje mi takich, wiesz, żeby sobie na przykład najlepsze na świecie świniaczki na przykład wybrać. Ja tego tutaj nie ma. Albo najlepsze na świecie, nie wiem, krowy czy cokolwiek. A może zwierzęce to są inny rodzaj targów. Może tak być. A to jakie fajne na gąsienica. Ja dupia, co to jest ta ciekawostka. Tu jest w ogóle coś fajnego. Farming Simulator. Możecie sobie podejść do komputeru i zagrać. Uj, w ogóle mogę jechać. Czekaj, ja jadę. Dobra, jadę. Wysiadłem po prostu. Dobra. Patrz. Fajnie, nigdy nie grałem chyba w tą grę, ale chyba zacznę. Będę robił live streamy z gry w Farming Simulator. Patrzcie, tu normalnie jest liga. Liga Farming Simulator. Niesamowite. I tak jak zaczynaliśmy nasz odcinek, jak to Mieszczuk wpadł na rolnicze targi i został farmerem, tak też je kończymy. Za chwilkę będzie podsumowanie tego materiału. Ja już przy pięknym farmerskim kapeluszu
no zostałem Bauerem, nie? Zostałem po prostu mianowany na Bauera roku. Wybrałem sobie swój ulubiony sprzęt, zabieram go do Polski, moi kochani. Powoli też zacząłem się już uczyć mówić po niemiecku. No i przenosimy te niemieckie landy na nasze polskie pola. Będziemy orać, będziemy zbierać, siać. No i przepięknie, wpadajcie na moją farmę już niedługo, już niebawem więcej informacji na moich social mediach, a my wracamy do Polski.